Siemanko wszystkim, witam was moi drodzy serdecznie w 23 już odcinku z levelowania konta w Fishing Planet. Ja jestem Yuken i dziś, kochani, pokażę wam drugą metodę na mózgi goły. Po prostu nazwę ten odcinek oszalałem, po prostu totalnie oszalałem. Jest to kontynuacja poprzedniego odcinka, w którym tę miejscówkę wam pokazywałem. Oczywiście mówimy o tej miejscówce, w której kawałeczek musicie podejść i tutaj łowicie. I oczywiście muski gołe to są takie szczupaki, które strasznie mocno walczą, więc pokazywałem wam w poprzednim odcinku, żeby łowić je po prostu z łódki, najlepiej z kajaka, no bo zobaczcie, to są unikaty, mają po nawet 25 kilo, o ile nie więcej, a my mamy wędki na 12 kilo. Także moi drodzy, oszalałem kompletnie wędką 12-kilogramową. Będę łowił muskie, już właśnie zaczynamy coś tam łowić. Są naprawdę bardzo waleczne ryby i powiem wam, że mogę tego żałować. Tu jeszcze stoi motorówka, której używałem w poprzednim nagraniu, no bo to jest kontynuacja, dlatego też i siatkę mam, moi drodzy, pełną. I zobaczcie, co się dzieje. Nie możemy już bardziej kołowrotka przykręcić, bo nam się zerwie przypon. Powiem, jak to mam ustawione. Ta wędka akurat jest może do 15 kilo. Może, na pewno nie więcej. Zaraz zresztą wam mogę pokazać i zobaczcie, co się dzieje. Także tutaj to może być nawet medalowy, wcale nie musi być żaden unikat. Dlatego ten odcinek nazwałem oszalałem, ponieważ poluję, słuchajcie, na muskie gołe. Jak sami widzicie, poluję z brzegu. No, może być grubo. Może być grubo. No, ale tak na końcówkę dnia stwierdziłem, dnia oczywiście w grze, bo już siata prawie pełna, zawsze możemy z niej jakieś takie mniejsze ryby wypuścić, które mniej kasy dają, bo trochę też się wkopałem, też się wam przyznam, kupowałem dla widza motorówkę, żeby tutaj szybko wam wszystko nagrać, znaczy kupowałem, wynająłem, no i jakbyście spojrzeli teraz na mój hajs, no to mam 0, w słownie tam 32 chyba mam gotówki, więc nie będę miał za co przedłużyć doby. Mimo, że w siatce mam kasę, to tak niestety nie działa. Zobaczmy, to pewnie będzie jakiś medalowy, muski goły. A nie, nawet zwykły, zobaczcie, nawet zwykły. Za bardzo fajna kaska, bardzo fajne doświadczenie. A wyciągnąłem go, słuchajcie, 7,7 kilo, zobaczcie jak walczył. A wyciągnąłem go, moi drodzy, ta wędka spławikowa jest nawet do 11 kilo. Do 11 kilo, 10 jest... 10 kilo jest żyłka, także jakby to wam powiedzieć, no nie mamy zbyt mocnych wędek, no niestety, kochani. Tu akurat jakaś popierdółka nam się chwyciła. Ale spróbujemy zrobić może, a nie, nie będziemy. Albo jednak. Wiecie co, tak mnie kusi jedną rzecz jeszcze tu zrobić, a mianowicie tutaj sobie ustawić, ale to są w sumie, dobra, to zrobimy inaczej, bo ta wędka jest mocniejsza z odrobinkę. Niech będą te haczyki już 5-0. Ją sobie rzucimy. Ją sobie rzucimy tam dalej. Z pławikiem, z shinerami sobie rzucimy trochę bliżej. Widzieliście, co się działo. Jeszcze mamy oczywiście, i to jest to, co było w poprzednim odcinku, moi drodzy, wyszedł kompletny niefart Stefan. Ponieważ robiąc misję, jak widzicie, mam przynętę na golema. Chcę ją też przetestować, bo dużo osób zachwalało, że na nią bardzo fajne unikaty siadają. Ja tego nie wiem, bo mam ją dosłownie chwilę. Natomiast niefart Stefan, kochani, polega na tym, że w poprzednim odcinku zrobiłem sobie szybko po prostu tą misję, żeby wyłowić tą żeby mieć tą przynętę, czyli żeby wyciągnąć 3 żyłki wędkarskie i chwast, tak? No i założyłem, mówię, no to przetestuję. Przecież tutaj mi golem na pewno nie weźmie. No i słuchajcie, bardzo szybko go oczywiście wyciągnąłem, bez jakiejś wielkiej na szczęście walki z motorówki, przy tej słabej wędce, natomiast no wyciągnąłem go, więc nie będzie odcinka, kochani, z łowienia szczupaka golema, ale jakby właśnie ktoś pytał, no to na spławiku zaczyna się coś dziać, ale nie, jakby ktoś pytał, to go wyciągnąłem właśnie tutaj, tak jak łowimy te muskie gołe, na tej miejscówce właśnie, więc... Spokojnie tutaj tego golema również wyciągniecie, natomiast on ma 35 kilo, pamiętajcie, ja go dość łatwo wyciągnąłem z motorówki, ale nie polecam wam go łowić z brzegu, no nie, tak aż nie oszalałem, natomiast teraz oszalałem, bo łowię, jak widzicie, na wędce 11-kilogramowej z żyłką, chyba 10-kilogramową i przyponem, próbuję wyciągać muskie gołe, które są tak waleczne, słuchajcie,
Jeżeli by mi się trafił, moi drodzy, unikat, unikat rzędu no, 25 kilo, to ja nie wolę nie myśleć, co tu się za chwilę może zadziać. Naprawdę, wolę nie myśleć, co tu się może zadziać. Na pewno porządek sobie w siatce zrobię, bo teraz akurat już pod potrzeby odcinka jeszcze chwilę chcę zostać, a gdybym fajnego unikata trafił, to chciałbym go do tej siatki jak najbardziej włożyć. Także, moi drodzy, przygoda niesamowita. Opalałem kompletnie, tak? Łowić muskie gołe na słabych wędkach, bo wiecie, no oczywiście, że są odważni, którzy mając wędki tam 20 kilo, tak? Łowią te unikaty z brzegu i to jest spoko. Więc ja, tak jak wam mówię, to w tej chwili ta moja wędka na spławik ma, kochani, 10 kilo. Nie sama wędka nawet, ale muskie gołe bardzo ładnie oddają, naprawdę. I kasę oddają i... Tylko właśnie, musimy sobie zrobić ekwipunek, siatka. Jakiś tam okoń nam się trafił, expa mało, kasy mało. Wszystko co poniżej 1000 z kasą to wywalam. Exp i tak wejdzie, dobra. Czyli tak by to wyglądało. Ile mamy w siatce? 130 kilo. No to jeszcze 20 kilo mamy ryby do... 20 kilo, kochani, mamy jeszcze ryby do złowienia. Na duże mi nogi na razie cisza. Nie, nie cisza. Właśnie coś się dzieje. Tutaj bym mógł na próbę 7-0 haczyki dać. I też może to zrobię. Nie wiem, czy mogę podkręcić troszkę. Nie, nie mogę. O, o, to żem narobił. To żem, kochani, narobił. No niestety, przypon mamy słabszy, bo tutaj mamy... A, bo mamy żyłkę 13 kilo. Wiecie co? 14, 13... No i przypon mamy tylko na 11, już mocniejszego nie ma. No, także nie możemy bardziej. Dajmy już te bezzadziorowe i duże mi nogi. No, czyli bardziej już nie możemy, słuchajcie, podnieść. Niestety, widzicie, wędka nie jest w pełni wykorzystana. Więc wcale nie mam takich mocnych wędek tak naprawdę w tym momencie. To, że mam sobie wędkę na 15 kilo, to nie znaczy, że... Mógłbym tutaj rybę, no tutaj było jakieś branie chyba. To nie znaczy, moi drodzy, że mógłbym rybę 15 kilo wyciągnąć właśnie. Niestety jest zupełnie inaczej. Zawsze wędka jest jakby ma moc taką, jaki mamy przypon. I nic z tym nie zrobimy, także wcale nie mam takiej mocnej wędki 15-kilogramowej, jak myślałem. Ale jestem ciekaw. Może dajcie znać w komentarzach, jakie są wasze doświadczenia, czy na tego... Na tą przynętę na golema, czy jakieś fajne ryby wyciągaliście, jakieś fajne unikaty. No bo ja dopiero mam ją chwilę, dopiero testuję, a nie będę tutaj porównywał do tego, co robiłem na poprzednim koncie. Coś nam chwyciło. Na szczęście ryzyko takie, że ten 35-kilogramowy golem nam weźmie, już na szczęście wyeliminowane jest. Już nam nie powinien wziąć, no bo go raz złowiliśmy. W siatce wprawdzie go nie mamy, ale misja jest zaliczona, więc ojej, patrzcie jak odjeżdża. No to chyba mamy właśnie unikata, moi drodzy. To jest to, że oszalałem. Szkoda by było, tylko nie pomyślałem o jednym. Bo jeżeli ja tej ryby nie wyciągnę, szkoda, że nie mogę na motorówkę wsiąść, która koło mnie stoi. To też jest nieprzemyślane, bo teoretycznie w normalnym świecie by się, wiecie, no, nogą by się zrobiło kroka, jesteś na motorówce i ryba cię holuje, tak? Powinno być to dopracowane, ale powiem wam szczerze, nie przemyślałem jednej ważnej rzeczy. A mianowicie takiej, że... Kurczę. Mogłem to na poperze robić jednak. Jak się uda, to już więcej tego błędu nie popełnię. Bo słuchajcie, problem jest taki, moi drodzy, że... Jeśli teraz... Spierdzielę to, to stracę tą przynętę na golema. Na przykład mógłbym ją dobrze wykorzystać w innych miejscach. Zawsze mogę ewentualnie odłożyć i żeby ryba się, wiecie, sama odczepiła. Ale na razie oczywiście nie mam takiej myśli w żadnym wypadku. Na razie walczymy. Na razie, moi drodzy, walczymy. Spróbujemy metodę, która sprawdzała się na Arapaimach. Na Arapaimach, na labiryncie amazońskim, czyli po prostu wędka do dołu. I pompowanie.
No zobaczymy, no powiem wam szczerze, pierwsza ryba mi na tyle odeszła, nawet jak miałem fajne unikaty, no to tak na 50 metrów odjeżdżały, a nie na 80. Oczywiście pewnie mógłbym tam iść w jej stronę, a może nawet to zrobię, skoro on jest tam przy brzegu, słuchajcie. Teoretycznie tu ścieżka wszędzie jest, może się przejdziemy na spacerek, moi drodzy, za rybką. Słuchajcie, bo on chyba gdzieś już... Tutaj też oczywiście jest takie miejsce, gdzie można rzucać, ale no idea tego rzucania jest wzdłuż, tak? Więc tutaj nie jesteście w stanie. Tutaj byście wrzucali w inną stronę, ale też potestuję, zobaczę. Jest szansa może, moi drodzy, że go wyciągniemy jednak. Będzie to unikat jak nic. Zdziwiłbym się, gdyby to był medal. Wózkie gołe są bardzo waleczne, także kochani, to są konsekwencje mojego szaleństwa. Po prostu oszalałem kompletnie, no. Oszalałem kompletnie. Jest szansa, że tą rybę wyciągniemy, ale... Właściwie szansa jest zawsze i szansa zawsze, moi drodzy, wygląda 50 na 50, czyli się albo się uda, albo się nie uda. Zawsze są takie szanse, we wszystkim, słuchajcie. Ktoś mówi jakimś... podobieństwie, to zawsze jest, mój piesek się odezwał, nie wiem, czy słyszycie, no chyba aż tak mój filtr nie zagłusza mojego pieska. Jest szansa, 40 metrów, jest szansa, że go wyciągniemy, duża szansa jest, że go wyciągniemy. No jest duża szansa. 41 metrów, moi drodzy. 41 metrów. My wrócimy na miejsce początkowe. Ciekawe, co koledzy na łowisku napiszą na ten temat. Ja im dam znać, jak coś, że wyciągnąłem go z brzegu na wędce 10-kilogramowej. O, jest szansa. Oszalałem, kompletnie oszalałem, słuchajcie, moi drodzy, no. Jeszcze odjeżdża. Jeszcze odjeżdża, ale już go widzimy. Dobra, ale już, słuchajcie, robiąc te testy, więcej tego błędu nie popełnię. I, moi drodzy, będę jednak to na popera tutaj łowił, bo szkoda mi tej przynęty na golema tak, wiecie, stracić przez taką głupotę. Bo w innym miejscu, które jest moim miejscówką, czy na łódce, czy to na kajaku, bez problemu, słuchajcie, takiego, właśnie takie łowienie tego muskiego gołego, słuchajcie, na kajaku też ma swoje uroki, no tam nie jesteście w stanie właściwie tej ryby nie wyciągnąć, musielibyście, nie wiem, musiałaby wam chyba luz na żyłce zrobić. No to jest taka opcja, no ale nie ma opcji, żebyście tej ryby praktycznie nie wyciągnęli. Zawsze ją wyciągniecie, na kajaku nawet, tak? A tutaj to niestety jest ryzyko, no ale mamy 11 metrów. Jest szansa, że za chwilę będzie nasz. 9 metrów. 8 metrów, 7, także jest spora szansa. Dobra, mamy go. Ciekaw jestem, moi drodzy, reakcji kolegów. I zobaczcie, jak się fuksem udało, że do siaty go włożymy. Dobra. Zobaczymy, co koledzy na to. O, nowy poziom mamy. Piszemy. Oszalałem. Wyciągnąłem go z brzegu na wędce do 11 kg. Dobra. Dobra, kochani, no, ale była zabawa przednia. No teraz na pewno chciałbym, jeżeli już, to wiem, że na pewno na tą przynętę na golema nie chciałbym już tutaj łowić, moi drodzy, z brzegu, bo no to według mnie nie ma sensu. Od razu wam mówię, nie róbcie tego, bo byśmy stracili przynętę na golema i tyle by z tej zabawy było. Jeżeli tutaj właśnie w tym miejscu chcecie łowić te muskie, i macie słabe wędki, to zdecydowanie polecam z motorówki, z kajaczka,
A nie z tak słabych wędek. Dobra, to tyle. To tyle. Jest moc. Dokładnie. Pozdrawiam, Smith Dogo. Pozdrawiam, kochani moi drodzy, serdecznie. Dziękuję. Możecie zostawić komentarz, łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło. No i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Myślę, że już będzie wielkie przygotowanie do Delty. Bo też takie, moi drodzy, pytania były. No czemu 36 level masz, a jeszcze siedzisz tutaj, a Delta od 34? Wszystko, moi drodzy, przemyślane. Bo muszę na Deltę kupić po prostu motorówkę, na którą muszę tutaj zarobić. To jest moja odpowiedź, ale będzie to wszystko dokładnie pokazane w następnym odcinku. O, może jeszcze jakąś rybkę wyciągniemy, tylko raczej do siatki niestety już nie było, żeby cholerka. Szkoda, szkoda, szkoda. Jak już jest, to już byśmy ją wyciągnęli, ale... Ale do siatki raczej już nie włożymy. No, bym się zdziwił, jakby kolejny taki sam. No ale dobra, powiedzmy, że jeżeli to są minogi, to tutaj byśmy haczyki stracili. I tą minogę, no to tutaj jeszcze ten przypon, wiecie, mógłby się urwać. Można by było uciąć. Na wędce spławikowej czy gruntowej to nie jest jakaś wielka strata. Ale no, największa strata niestety byłaby tej przynęty na golema, tej blachy na golema. No tego nie chcielibyśmy tracić. Ale czekajcie, bo prawdopodobnie przecież mogę otworzyć siatkę. Moi drodzy, mogę otworzyć siatkę i mogę przecież coś z tej siatki jeszcze wypuścić. Ja sobie oczywiście z tą przynętą na golema też potestuję w swojej miejscówce ulubionej, czyli tam, gdzie kolega stoi, gdzie mamy markerki właśnie, gdzie patrzymy naprzeciwko. To jest ta moja miejscówka, którą w poprzednim odcinku wam pokazywałem. Tam sobie jak najbardziej, moi drodzy, porobię testy również z przynętą na golema. Tam jest to miejscówka bezpieczna, bo jak się trafi jakiś unikat, no to taki, którego da się wyciągnąć. Tam na szczęście te muskie gołe się raczej nie łapią, więc to jest ten plus. Te muskie gołe bardziej tutaj. A zwykły szczupak muski goły. A zobaczmy siatkę Y. Dlatego mamy 1100. Tu szczupak pospolity. Aha, i to idzie coraz wyżej, tak? Nie, 1087. Szkoda, że to nie jest... Dobra, już będę jak taki, wiecie. Ej. Wypuściłem? Nie wypuściłem chyba. O, teraz zatrzymaj. Dobra, dobra. To tyle w tym odcinku. Ja sobie jeszcze będę testował. Dzięki bardzo, moi drodzy, za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.